pani, witam was serdecznie. Jest taki tekst z Biblii. Jest napisane: głupiec zakłada bezczynnie swoje ręce i pożera samego siebie. I kiedy modliłem się, to zrozumiałem, że bezczynność prowadza człowieka w depresję. I duchowa bezczynność w relacji z Bogiem doprowadza ludzi do stanu stagnacji. Kiedy jesteśmy bezczynni, kiedy nie ma w nas ruchu. Jest takie zwiedzenie, które mówi, że czekamy na to, aż Bóg nas poruszy. Ale nie mamy na to żadnych dowodów, że Bóg będzie się tak, że Bóg ma taki zamysł, aby poruszać człowieka. Jest takie zwiedzenie, które mówi: Bóg mnie poruszy. Czekamy na to, że Bóg poruszy. I w tym narodzie się czeka, aż Bóg poruszy indywidualnie, Bóg poruszy społecznie, Bóg poruszy Kościół. To się wszystko nazywa oczekiwaniem na przebudzenie. Czekamy, aż Pan przebudzi ten kraj. Panie, przebudź kraj. Panie, przebudź kraj. Kraj dalej nie jest przebudzony. I ludzie dalej trwają w systemach autozniszczenia, samozniszczenia. Ludzie żyją, pożerając samych siebie. Żrą samych siebie. A Słowo Boże mówi, że głupiec zakłada bezczynnie swoje ręce i pożera samego siebie. Bezczynność, duchowa bezczynność powoduje stagnację. Stagnację. Wiecie, wczoraj oglądałem taki film, stary taki film, no, Jimmy Elliot się nazywa. O takim chłopaku, który chciał tańczyć w balecie, jego ojciec chciał, żeby był bokserem. I ojciec się wściekał, bo to był taki typowy, twardy robotnik brytyjski. A on chciał tańczyć w balecie, ten chłopak. Rozumiesz? W balecie. Czekał ojciec go, ojciec dowiedział, że on w balecie tańczy, teraz myślał, że on jest gejem, wiesz. Bo to dla ojca od razu było, jak tańczy w balecie, no to przecież to w balecie nie tańczy normalnie facet, tylko gej musi tańczyć. To jest na faktach film. To jest film o tym, że chłopak, on mimo, że nie miał nic w życiu, nie posiadał żadnej stymulacji zewnętrznej, jego mama umarła i tak dalej, on miał marzenie swoje, miał pragnienie i wiesz co? I zrealizował to pragnienie. On to zrobił. Znalazły się pieniądze, znalazło się wszystko. On to zrobił. Czemu? Bo był w ruchu. Ja nieraz ludziom mówię, chcesz, żeby cię diabeł nie trafił, to musisz być w ruchu. To jest bardzo proste. Jak stoisz, to jesteś jak tarcza strzelnicza. Masz wypisane na czole, przywal mi w łeb. Ale jak jesteś w ruchu, w duchowym ruchu, jesteś nie do trafienia. Rozumiesz? Nie do trafienia. I dalej Słowo Boże mówi: Boże, daj królowi prawa swoje i sprawiedliwość swoją synowi królewskiemu, aby sądził lud sprawiedliwie, a ubogich twoich wedle prawa. Niech góry przyniosą ludowi pokój, a pagórki sprawiedliwość. Niech sądzi ubogich ludu, wybawi biednych, ale niech zdepcze ciemiężyciela. Jesteś królem. Słowo Boże mówi, że jesteśmy pokoleniem królewskim, kapłanami Boga. Pokolenie królewskie. Jak czytasz w Biblii o królu, rozumiesz, o różnego rodzaju królowaniu, to dotyczy to ciebie dzisiaj. Ludzie mówią, że to dotyczy Jezusa. Ja mówię: człowieku, Jezus bez ciebie jest nieaktywny. Słyszałeś o tym? Następny ruch nieba to będzie przyjście Jezusa na ziemię. To jest następny ruch nieba. Nie będzie innego ruchu nieba. Taka dobra nowina. A widzicie, jak ciężko w swoim sercu się zgodzić z takim czymś? Jak ciężko zrozumieć, że Bóg w tej epoce poruszał się w ten sposób. Jezus umiera na krzyżu. Jezus wstaje z martwych. Jezus idzie do nieba. Duch Święty schodzi na ziemię. Rozumiecie? Żyjemy w tym czwartym elemencie teraz, tak? Wiecie, jaki jest kolejny element? Jezus wraca z powrotem. Ludzie, my żyjemy między czwartym a piątym elementem w rzeczywistości duchowej. Tak? Już nie poruszam tego, co było kiedyś, ale między czwartym a piątym jesteśmy tylko my, Chrystus w nas, nadzieja chwały. I trzeba być głupcem, żeby założyć ręce w duchu i powiedzieć: ja czekam, aż Pan będzie mnie poruszał. Pan nie będzie ciebie poruszał. Porusz Pana, a zobaczysz, co się stanie. Dotknij Boga,
Dotknij dziś Boga, dotknij Go swoją wiarą, uwielbij Go tak, żeby niebo zadrżało. Rozumiesz? Zrób coś! Niech to przepłynie przez Ciebie. Uświadom sobie, że jesteś łącznikiem. Jesteś łącznikiem rzeczywistości duchowej. Rzeczy dzieją się w Tobie, chodzi o Ciebie. Masz władzę, aby zarządzać. Masz władzę, aby sprawiedliwość wprowadzać. Masz władzę, aby zdeptać ciemiężyciela. Nie musisz się modlić, Boże, zdepcz ciemiężyciela. Nie musisz mówić, Boże, oddal ode mnie diabła. Ja się nie modlę w ogóle tak. Mi by do głowy nie przyszło, się pomodlił, sobie by cała wiara wyszła jak z balonu powietrza. Jak ja bym się pomodlił taką modlitwą, Panie, usuń diabła z mojego życia. A wiesz dlaczego? Bo to jest gadka do ściany. To jest gadka do ściany. Bóg powiedział, to wy będziecie deptać po wężach i skorpionach i po całej potędze nieprzyjaciela. I ludzie będą ci zarzucać, że to jest twoja pycha. I będą mówili, ty jesteś pyszny, ty jesteś arogancki, powinieneś czekać na Pana. A ty mu powiesz sobie tak, słuchaj, zróbmy tak. Ty będziesz czekał na Pana i będziesz trwał w swoim kiblu, a ja idę do przodu, dotknę się Boga i rozwalę diabelskie zastępy. Rozumiesz? Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Zrób taką rzecz. Ponieważ stagnacja duchowa doprowadza do tego, że wchodzisz w depresję życiową. I cofasz się. I rzeczy nie są jasne. I to, co było jasne, jest dla ciebie ciemne. Rozumiesz? I zaraz się zbierają doradcy wokół ciebie, przyjaciele Hiowa. Rozumiesz? Zaraz ci doradzą. Tak ci doradzą, że już nie będziesz wiedział w ogóle, o co chodzi. I jesteś człowiekiem wiary. Bóg jest w tobie. Uwielbij Boga dziś. Boża chwała, żeby wstępowała, to musi być podnoszona najpierw. Podnoszona, podnoszona Boża chwała. My podnosimy chwałę. I wtedy, kiedy my podnosimy chwałę, wtedy niebo reaguje. A więc niebo reaguje na nas. Niebo reaguje na ciebie. Niebo reaguje na ciebie. To nie jest tak, że czekasz na niebo. Niebo reaguje na ciebie. A więc ty jesteś początkiem dzisiaj. Ty jesteś początkiem, to w tobie jest generator. To ty włączasz niebo. To ty wpływasz na Boga. Na tego wielkiego, suwerennego, potężnego, nieskończonego Boga. Wpływasz przez to, że wierzysz mu w to, co On powiedział. A On powiedział, Chrystus w tobie nadzieja chwały. Ojcze, Chrystus w nas nadzieja chwały. Ojcze, my Ciebie wielbimy. Ojcze, bo Ty nam to dałeś. Ojcze, to Ty nam dałeś tą mocną wielbienia. Tą mocną wywyższania Ciebie. To Ty nam dałeś chęć, Ty nam dałeś pragnienie. Ty słyszysz nasze wyznanie. Każdy podniesienie rąk, Ojcze. Każdy nasz krzyk. Yeah.
Come on.
Wspominamy Twoje dzieło. Wspominamy to, co uczyniłeś dla nas. Potężny Król, my rozbudzamy się. My rozbudzamy się, aby uwielbić Ciebie w duchu i w prawdzie. Wspominamy to, co uczyniłeś dla nas. Zostawiamy za sobą w tyle wszelką troskę, wszelką niemoc, wszelką porażkę, wszelki bunt, wszelkie rozproszenie. Zostawiamy to za sobą i my mówimy, że Ty jesteś godzien czci, godzien chwały, godzien splendoru i godzien wszelkiego uwielbienia.
Jeśli nasz Bóg jest przy nas, już nic nas
wywyższone w naszym życiu. Ja zwyciężam w Tobie.
Ja Jahwe, uwielbiam Cię.
swoim sercu. Buntowałeś się w świecie. Buntowałeś się w pracy. I buntujesz się przeciwko prostej drodze Pańskiej. Słowo Boże jest proste i Ewangelia jest prosta. Jeśli teraz w swoim sercu spowodujesz z buntu, przyjdzie do Ciebie świeże objawienie. Przyjdzie do Ciebie świeżość. Przyjdzie świeżość do Twojego umysłu. W swoim umyśle będziesz widział prawdziwe rzeczy. Bóg będzie Ci objawiał apostolską perspektywę, ale musisz zrezygnować z buntu w swoim życiu. Powiedz: Boże Ojcze, przepraszam Cię za bunt. Wyrzekam się buntu. Podejmuję dzisiaj decyzję, że będę słuchał tego, co Twoje słowo mówi, że będę rozważał Twoją prawdę, że nie będę się buntował przeciwko duchowym autorytetom. Ja w imieniu Jezusa Chrystusa rozwalam wszelki bunt. W imieniu Jezusa Chrystusa rozbijam to mocą imienia Jezus. Będziesz teraz widział zupełnie nowe rzeczy. Będziesz widział zupełnie nowe rzeczy. Będziesz oglądał apostolską perspektywę. Nie bój się tego. To będzie zupełnie coś innego. Do tej pory przez kompromis widziałeś krzywo rzeczy. Ale teraz, z uwagi na to, że bunt od Ciebie odszedł, będziesz widział jasno i klarownie. Duchowa perspektywa nie będzie dla Ciebie trudna. Nie dziw się temu. Wchodź w to śmiało. Nie bój się tego. Bóg jest w Tobie. Bóg jest w Tobie i chce się emanować przez Ciebie. Szakoto kolorowa santa kalama syna. Święty i potężny Boże, czcimy Cię. Imię Twe święci się i królestwo Twe w mocy objawia się. To diabeł strzelił tą strzałą do Twojego serca. Jeśli jesteś tą osobą, wyjmij proroczym gestem tą strzałę z Twojego serca. Złam ją i pamiętaj, że Bóg jest większy niż ten, który strzela do Ciebie kłamstwem. On jest większy, Jeszua jest większy niż ten, który strzela do Ciebie kłamstwem. Imię Twe święci się.
mieszka w nas. Dziękujemy Ci, że Twoja miłość rozlana jest w nas. Dziękujemy Ci za każdą strzałę strzeloną do nas z Twojej prawdy. Ojcze, ja dziękuję Ci za objawienie. Ja dziękuję Ci, Ojcze, za objawienie. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Ponadnaturalny Boże, ponadnaturalny Boże, który przychodzisz teraz do ludzi z objawieniem Twojego Słowa. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś jak źrenica w moim oku.
Pamiętasz, co się stało, kiedy byłaś dzieckiem. Pamiętasz, kiedy się zatrułaś. Ale to zatrucie nie ma dzisiaj nic wspólnego z tobą. Ja widzę każdy twój ruch. Szare hera mare aloha. Enoha kednele her. Or mare hebre. Ebrane nohre lachre menedena. Erapa. Ena herale hene honga nanesa. Henryk z Janowa Podlaskiego. Jesteś człowiekiem, którego od kilku lat po wypadku boli kolano. Ja chcę, żebyś teraz położył ręce na swoje kolano i żebyś wezwał imienia Jezus. Żebyś wezwał imienia Jezus. A potem, żebyś złożył świadectwo w swoim lokalnym kościele z tego, co się stało. Shakatere hegenele ora heba. Eneha, eneha pare leha kamo nogo sobe nase. Dzisiaj jest dzień, kiedy będzie wiele odpowiedzi na pytania, które były zadawane od bardzo dawna. Będzie wiele odpowiedzi. Wiele odpowiedzi. Dzisiaj są dawane odpowiedzi. Dzisiaj są dawane odpowiedzi. Kiedy dziś będziesz pytał, zapytasz po raz tysięczny o tą rzecz, ale dzisiejsza odpowiedź utkwi w tobie jak strzała, utkwi w tobie jak grot strzały. To będzie pewna odpowiedź. To będzie jasna odpowiedź. Jasna odpowiedź. Haka taralara syne, Padre de Jesus. Ojcze, my uwielbiamy Ciebie. Ojcze, my czcimy Ciebie. Ojcze, my czcimy Ciebie. I Królestwo Twe w mocy objawia się. Chwała Twa wznosi mnie, Królu Bóg. Uwielbiam Cię. Imię Twe święci się.
będzie poświęcone w każdym życiu. Niech Twoje imię będzie wywyższone w każdym życiu, Jezu. Niech będzie realne poświęcenie. Szakole na masę. Będę wyszła do tego osoby. Ciało, decyzje, bądźcie wolne od nowo. Wszelkie uzależnienie, wyjdź z naturalnym oddechem. Teraz! Przeklęty duchu ściśnienia! W imieniu Jezusa! Poniżający duchu ściśnienia! Opuszczaj go! W imieniu Jezusa! Depresyjny duchu! Wol! 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 W imieniu Jezusa! Wol! Wszelkie uzależnienie! Wol! 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 Wszelki lęk! Wol! W imieniu Jezusa! Nie pozwalam Ci działać! Nie pozwalam Ci wpływać na Niego! W imieniu Jezusa! Zakochałam się w Tobie, Jezu! Zakochałam się w Tobie, Jezu. Zakochałam się w Tobie, Jezu. Zakochałam się w Tobie. Zakochałam się w Tobie, Jezu. Zakochałam się w Tobie, Jezu. Zakochałam się w Tobie, Jezu. Zakochałam się w Tobie, Jezu.
Jeżeli ktoś nas ogląda, jest osobą, która ma zdiagnozowanego raka, chcę, żebyś wiedział, że rak jest typowym działaniem demona. Każdy rak jest to twór demoniczny. Twór demoniczny. Kiedy teraz się będę modlił tutaj, jeśli nas oglądasz, jesteś tą osobą, która też ma zdiagnozowanego raka, to chcę, żebyś przemówił, czy też przemówiła do raka jak do demona. Nakaż mu, żeby umarł. Nakażesz mu, żeby umarł. Powiedz, musisz umrzeć, dlatego że Jezus zwyciężył śmierć i śmierć jest tylko tobie przyporządkowana. Powiesz do Niego, demonie, który stworzyłeś tego raka we mnie, musisz umrzeć. Rozumiesz, tak zrobisz. W swojej modlitwie rozerwij go na kawałki. Urwij mu głowę, ręce, rozerwij jego tułów, porozrywaj go na kawałki. Holy Spirit. Bardzo proszę, Tomek Sapem, chodźcie do mnie tutaj. Chcemy na to, Jesus, Ojcze, w imieniu Jezusa, zbawienie jest. W tej chwili uwalniamy Bożą moc niszczącą komórki nowotworowe w Jeziele. Otwórz usta. My przeklinamy teraz każdą komórkę nowotworową w imieniu Jezusa. Rak, bądź przeklęty teraz. W imieniu Jezusa, ty podły duchu, które doprowadziły do degradacji jej komórek. I one zaczęły funkcjonować w sposób nienaturalny i stały się rakiem. Podły duchu, w imieniu Jezusa rozkazuję ci, opuszczaj to ciało, opuszczaj go z naturalnym oddechem, opuszczaj go teraz, w imieniu Jezusa, bądź przeklęty, podły duchu, stoją za tym rakiem, rak, rozkazuję ci, umrzyj, umieraj teraz, przez imię Jezus, przez moc krzyża Golgoty, przez pusty krok, teraz, ja cię zabijam, w imieniu Jezusa, ja cię zabijam. Ciebie. To cię pali, to cię pali. Ja uwalniam teraz ogień, ogień. Ja uwalniam ogień w twoją głowę. Ja uwalniam ogień w twój tłum, w ręce, w nogi. W imieniu Jezusa ja to rozrywam. Przez imię Jezus, przez imię Jezus, przez imię Jezus. I ja łamię teraz moc przekleństwa wypowiedzianego do jej życia. Ja odcinam ją przez krew Jezusa. Ja uwalniam ogień. Ciała
duchach ludzi, którzy nas oglądają i przyjęli przez wiarę to, co powiedziałem. W imieniu Jezusa, ja przeklinam te nowotwory. Ja przeklinam komórki nowotworowe. W imieniu Jezusa, my w autorytecie Kościoła. W tej chwili przeklinamy każdy nowotwór. W ciałach ludzi, którzy przyjęli przez wiarę te słowo, które było uwolnione na tym nabożeństwie. W ciałach ludzi, którzy oglądają to online i którzy będą to oglądać potem w internecie. My uwolniamy tą moc. Boże aniołowie, aniołowie uzdrowienia, ja was posyłam do tych ludzi. Posyłam was do nich teraz. W imieniu Jezusa. Otoczcie też ją opieką. Uwalniajcie codziennie obie Boga i ciało. Codziennie teraz. Codziennie teraz. Ciało masz się słuchać, masz być posłuszne ciało, ciało masz być posłuszne. Bożemu duchowi, masz być posłuszne, Bożemu duchowi, przyjmienie Jezusa. Tak gloria leci. Gdzie miejsce na świecie? Błogosławisz, Ojcze! Bóg jest na...
dziwne. Nowy oznacza się. Ale ja jestem dziwnym Bogiem. Nawadniam dzisiaj duszę Twoją. Nawadniam duszę Twoją. Będziesz inaczej widział. Będziesz inaczej widział. Rzeczy, które były tylko koniuszkiem, teraz będą się wyłaniać. Z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc.
Twój duch dziś wzywa mnie.
się go dotykał. Rozumiesz, o czym mówię? Tak się go dotykał. Tu nie potrzeba żadnej filozofii. Jestem szczęśliwy, że Cię znam, że mogę być blisko Ciebie. Już nigdy nie będę myślał inaczej o Tobie, jak teraz myślę. Już nigdy nie będę myślał, że jesteś gdzieś daleko, że muszę czekać nie wiadomo na co. Wiem, że jesteś we mnie, wiem, że wpływasz na mnie, wiem, że jest Ci dobrze we mnie. Nie będę myślał inaczej o Tobie. Jesteś moim tatą. Moim tatusiem. Hallelujah. Hallelujah.